Remontu na wierzchni ulicy Rejmonta w Suwałkach chcą mieszkańcy pobliskich domów. Ich prośby na ostatniej sesji Rady Miejskiej przedstawił Adam Kacprzyk, radny klubu Blok Samorządowy. Jak wyjaśnił, chodzi o odcinek między skrzyżowaniami z ulicą Szpitalną. Mieszkańcy skarżą się, że droga jest gruntowa i pełna dziur. W lecie samochody wzniecają tam tumany kurzu, jesienią i wiosną jest błoto, a zimą głębokie dziury. Zwrócili się do mnie mieszkańcy tej ulicy z prośbą o remont czy budowę, ponieważ ta ulica od szeregu lat nie była remontowana. Nawierzchnia tej ulicy jest bardzo zniszczona, brak jest chodników, a ponadto wymaga jeszcze uzupełnienia oświetlenia. I chciałbym zapytać pana prezydenta, czy jakie są plany w tym zakresie. Ulica Rejmonta, to znaczy stara ulica, jak starzy suwalczanie znają, która kiedyś prowadziła do wsi Krzywulka. To jest ulica od szpitala w dół, która prowadzi aż do tej nowej ulicy w stronę Pętli. W odpowiedzi władze nie miały najlepszych wieści. Jak powiedział Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk, w tegorocznym budżecie nie ma pieniędzy na gruntowny remont. Jedyne, na co mogą liczyć mieszkańcy, to równarka z Zarządu Dróg i Zieleni. Dobra wiadomość dotyczy jedynie oświetlenia, które jest na tej ulicy uzupełniane. Ta droga jest drogą gruntową, w miarę możliwości jakby te równanie następuje co jakiś czas, aczkolwiek aura, szczególnie jesienna i wiosenna, nie sprzyja przejezdności tej drogi, to znaczy te dziury tam się pojawiają co jakiś czas i ta równarka jest przez Zarząd Dróg i Zieleni wysyłana. Na razie na obecny rok środków na wyasfaltowanie tej drogi nie ma. Jak będzie w przyszłorocznym budżecie, to zobaczymy, jak będą prowadzone prace nad tym budżetem. To, co mogę powiedzieć, to jest kwestia jakby oświetlenia, które jest sukcesywnie uzupełniane na tej ulicy. W zeszłym roku tam zostały dobudowane 4 oprawy oświetleniowe, 4 punkty. Kolejne, wiem, że jakieś tam drobne inwestycje w tym roku się pojawią. Czy będzie to wyczerpywało i rozwiązywało całkowicie ten problem? Nie wiem. Przypomnijmy, że to nie pierwszy problem z nawierzchnią ulicy Władysława Rejmonta. W ubiegłym roku na jezdnię wysypano gruz z remontowanej wówczas ulicy Wigierskiej i droga wyglądała jak po bombardowaniu.